problem lies to bother with. I need to find a way out. These shackles have seen a better days. It's time to break them. Cześć wszystkim, z tej strony Matranos i witam Was dzisiaj w materiale poświęconym Stone Shard, czyli gierce, która bardzo mi się spodobała, jest to zaledwie wersja demo, każdy z Was może ją sobie ściągnąć na Steamie za free i pograć, ograć dowolną ilość godzin. Tak naprawdę pomimo tego, że jest to demówka, ja grałem w nią już coś około 5 godzin, jest to gra, przy której naprawdę bardzo fajnie odprężam, jest to coś, co przypomina mi stare sesje RPG na papierowym podłożu, na którym to oczywiście w Warhammerze przesuwa się pojedynczo naszą postać, czyli tak jak tutaj możecie zobaczyć, aha, właśnie nie możecie zobaczyć, ponieważ moja postać ma na sobie kajdany, które trzeba zrzucić, tak jest. Przesuwamy naszą postacią. Po jednym polu naturę. Nasz przeciwnik robi to samo. Zazwyczaj, kiedy jest więcej przeciwnika, to oczywiście może nas zaskoczyć, przytłoczyć swoją liczebnością i tak dalej, także musimy w jakiś sposób go tutaj przechytrzyć. No i tak jak widzicie, eksplorujemy sobie tutaj. W pierwszym momencie jesteśmy oczywiście zamknięci w celi więziennej. Jak widzieliście, strażnik, wampir został właśnie zabity przez jakiś spadający głaz. Większość rzeczy jest tutaj, z tego co udało mi się zauważyć, dosyć randomowo generowane, czyli każdy loch, każdy poziom, każde przejście gry jest inne. Musimy się oczywiście najeść, ponieważ negatywnie wpływa na nas pragnienie oraz głód. Także już to mamy załatwione. Oczywiście bramka jest zamknięta, próbujemy tutaj użyć lockpicka, żeby się wydostać. No i zobaczmy sobie. No i zobaczmy sobie tutaj przedmioty, które udało się nam wydropić. Tutaj mamy dębową tarczę, która jest dosyć cienkiej jakości. Jak widzicie, jej szansa na unik oraz na szansę zablokowania jakiegoś ataku ze strony przeciwnika jest zmniejszona. Jeżeli byśmy ją naprawili, wtedy mamy jak gdyby zwiększone szanse znowu na dane rzeczy. Dobrze, i co my tutaj mamy? No i miecz, Traveler's Blade. Też jest lekko uszkodzony, praktycznie połowa durability, także trzeba uważać. Broń się niszczy w czasie naszej rozgrywki, może ulec stępieniu przy walce z przeciwnikiem, możemy ją zniszczyć niszcząc jakiegoś rodzaju obiekty, tutaj chyba gdzieś zresztą powinny być jakieś, o właśnie, mamy na przykład beczkę, próbujemy ją zniszczyć, jak widzicie zdrowie regeneruje nam się z czasem, mamy również różnego rodzaju postawy, możemy na przykład wejść w stealth mode, czyli zacząć się skradać naszą postacią, podejść do przeciwnika i na przykład zadawać mu ciosy w plecy, które stanowczo, przy wykupieniu oczywiście odpowiednich perków, które mamy tutaj, i to jest chyba największa zaleta tej gry, możemy sobie zbudować naszą postać w różny sposób, na przykład możemy mieć kogoś, kto chodzi w porządnym pancerzu, potrafi go na dodatek naprawiać, na przykład ma dwie bronie, czy też jest elektromantycznym piromantą albo jakiego rodzaju innym gościem. Świetnie to wychodzi, naprawdę jest bardzo fajne w rozgrywce oraz w samym uczuciu i nie da się wszystkich tych perków wykupić oraz sprawdzić za pierwszym przejściem, a czasem nawet nie dostajemy odpowiednich przedmiotów. Za jednym razem dostaniemy Greatsword, za innym razem dostaniemy na przykład dwa dagery. Świetnie się tutaj gra, bardzo fajnie się buduje tą postać i pomimo tego, że gra jest, jak już powiedziałam, dosyć krótka, ponieważ po ucieknięciu, tutaj to jest zaledwie prolog, po tym krótkim demie gra się kończy, to pierwsze skończenie tej gry zajmie Wam przynajmniej 2-3 godziny, zanim złapiecie podstawy oraz zanim nie wejdziecie tutaj do świata troszeczkę oraz no, nie załapiecie samych podstaw. Dobra, w tym momencie udało nam się zebrać kawałek chleba. Zamknijmy te inwentory. Idźmy dalej. Okej. Mamy dodatkowy kawałek sera. Jedzenie zawsze się przydaje. W drugiej beczce nic nie było. Na przykład w tej celi mamy zwłoki, w których moglibyśmy przeszukać. Oczywiście są zamknięte. Użyjemy lockpick. Zobaczymy, czy może coś wartościowego się trafi. Golden Ring. Proszę bardzo. Dostajemy 3 many oraz 1% spell powera dla naszej postaci. Czyli zwiększenie obrażeń od wszystkich magicznych ataków o 1%. Co jest całkiem ciekawe. Także teoretycznie moglibyśmy zaczynać jako czarodziej, bo mamy więcej many. O, w tym momencie na przykład możecie zauważyć, że udało nam się zebrać ze ściany klucz. No i próbujemy podejść. Możemy wyłamać te drzwi. Możemy otworzyć je tym właśnie lockpickiem albo tym kluczem. Było trzeba użyć tego klucza. Trudno, zmarnowałem lockpick. Tak to już czasem bywa.
W tym momencie na przykład zobaczyliście, że Varen, zresztą nasz główny bohater akurat w tym prologu, nie wiem czy tak samo będzie w głównej wersji, zauważa, że na ziemi znajdują się ślady krwi, no i powinien być on dosyć na to wyczulony. Jeżeli zrobiłbym krok naprzód, to bym zginął. Na szczęście mamy przeszukiwanie otoczenia. No i w tym momencie możemy wykonać trzy różne rzeczy. Oczywiście w typowej rozgrywce, w typowym lochu moglibyśmy się na przykład cofnąć, odejść od tego. Możemy również spróbować avoid, czyli uniknąć tej pułapki, czyli jak gdyby się przekraść, jeżeli mamy dosyć zwinną postać, zwinnie zbudowaną, to się udaje. Natomiast najlepszą opcją będzie tutaj rozbrojenie tej pułapki. I oczywiście się udało. Inaczej w tym momencie, no powiedzmy sobie, że ja dwukrotnie chyba zginąłem. Zobaczmy, co ma ten gościu, który leży tutaj. Dodatkowy pasek, który daje nam jeden protekcji, przy czym zmniejsza nasze szanse na stealth, czyli na przenikanie po cichutku. Oczywiście, jak już mówiłem, mamy tutaj też rest mode. Raczej nie mówiłem tego. Ok. I w tym momencie na przykład nasza postać sobie odpoczęła. Jeżeli na przykład w tym momencie, w tym trybie zostalibyśmy zaatakowani, no to tak naprawdę no, mamy troszeczkę przekichane. Dobrze. Wchodzimy sobie do magazynu. Magazyn należy dosyć dobrze przeszukać. Wszystkie skrzynki najlepiej. Okej. Okay. Mamy tutaj jakiegoś rodzaju medykamenty. Mamy szyny do nastawiania sobie kości. Mamy antidotum. Dostaliśmy też buty, nawet dobrej jakości, dające dodatkowy punkt jak gdyby pancerza, czy też odporności. Jeden z dragów używanych, jest to po prostu fajka z jakimś ziołem, czy też zielskiem, która bierze i ogłupia odrobinę naszą postać i możemy dostać negatywnego, czy też mentalnego buffa, czy też debuffa, to w zależności od tego, czy czasem nie przedawkujemy tej rzeczy, no ale za to działa to odrobinę jako painkiller, czyli możemy tego używać po prostu jako leków przeciwbólowych. Dobra. Co w tym momencie? Okej. No i w tym momencie, jak możecie zobaczyć, oczywiście mamy tutaj beczkę. To jest dosyć potężna akurat typ beczki, która się wysadza na dalekie odległości, ale jak możecie zauważyć, jest tutaj łuk razem ze strzałami. Także spróbujemy się w niego teraz wyposażyć. Okej. Udało się. I w tym momencie, jak widzicie, to jest system turowy, czyli w systemie turowym nie ma czegoś takiego, że akcja toczy się dalej, to nie jest gra akcji, czy też hack and slash. Tutaj po prostu trzeba minąć turę. Robimy to klikając tutaj, albo klikając spację. W tym momencie coś wybucha. Ach, no i powiedzmy sobie, że Varen oberwał dosyć mocno. I jak teraz możecie zauważyć, system run w tej grze jest genialnie rozbudowany wręcz. Mamy na przykład dosyć poważne obrażenie ręki, mamy obrażenie torsu, mamy poważny ból, który wszystkie te rzeczy wpływają na nasze tutaj statystyki. Jeżeli zrobimy teraz krok, kolejny. Nie, tutaj to chyba tak nie działa, ale na pewno działa to. O właśnie, jednak działa. Jeżeli próbowalibyśmy dalej kontynuować naszą rozgrywkę, no to tak, w tym momencie mamy niemożliwość korzystania z protekcji, jaką zapewniają nam nasz pancerz. Nie mamy możliwości korzystania z jakiejkolwiek broni, nie możemy nawet switchnąć broni, czy też jej zmienić. Chociaż to chyba jest akurat zrobione na część samouczka. I w tym momencie musimy nastawić sobie kończyny, ponieważ mamy połamane kości. Także używamy tego dwukrotnie. I używamy inhalatora, żeby troszeczkę się tutaj ustabilizować. Antidotum, dlatego żeby nie ulec jakiegoś rodzaju zarażeniu toksycznemu, ponieważ jak widzicie, mamy akurat po zażyciu tego inhalatora odrobinę toksyczności, czy też poprzez te złamania, więc używamy sobie. No właśnie. Także w tym momencie, jak możecie zobaczyć, moja postać została odrobinę wyleczona. Jeszcze mógłbym teoretycznie wejść sobie właśnie w ten rest mod, żeby odpocząć i uleczyć moją postać do dosyć dobrego stadium. Dobra. I możemy iść dalej. Oczywiście warto wyposażyć się z powrotem ten łuk. Może nam się on przydać na dalszym etapie, w zależności od tego,
na jakich przeciwników trafimy. To jest właśnie dosyć ciekawe, że mamy dwa zestawy broni, tak jak na przykład w klasycznym, nie wiem, Diablo 2, i możemy sobie zamienić ten zestaw broni w dowolnym momencie, co na przykład pozwala inicjować walkę z przeciwnikiem na odległość z łuku, kiedy podejdzie do nas bliżej, które przed tym, zanim do nas podejdzie, zmieniamy sobie na przykład na topór i kiedy podchodzi do nas od razu, dostaje w czachę. Ok, to było trochę nierozważne. Teraz już należy broń zmienić, ponieważ podejdzie. I próbujemy go jeszcze zabić. Ok, udało się. Wszystkie te rzuty na obrażenia, na trafienia, na to, czy nasza postać uniknęła obrażeń, czy zablokowała, są oczywiście wykonywane przez system, jednak to my po części dłużej bardzo kierujemy tym, w jaki sposób nasza postać gra, jak działa, gdzie się przemieszcza, jak się porusza, tak? Dobrze. Big Book of Salamander. Dobrze. Co jest dosyć ciekawe, pozwala nam to na nauczenie się leku piromancji. Czyli możemy sobie, właśnie, dosyć fajne jest też to, że w tej grze możemy sobie czytać różnego rodzaju papierki. Oczywiście rozumiem, że jest to dosyć popularne, na przykład w Skyrimie, albo w jakiegoś rodzaju innych produkcjach, Baldur's Gate na przykład. Mamy też bardzo dużo jakiegoś tam rodzaju czytadeł, ale tutaj są one akurat opisane dosyć fajne i faktycznie wpływają one na nasze statystyki, na przykład. Tak jak teraz mogliście zauważyć, Wielka Księga Salamandry wpływa na to, że możemy naszą postacią nauczyć się czaru, tak? Ognistego. W ogóle w tym momencie powinienem już to zrobić i mieć go opracowanego. Tak jest, czyli mogę sobie dodać punkt właśnie do ognistej magii i używać skilla ognistej kuli. Dobrze, pozwolimy naszym przeciwnikom podejść. Czy się cofniemy? Dobrze. Okej, udało się. Oczywiście tutaj trochę przeciągnąłem, chciałem trafić dwóch naraz, ale i tak nie było źle. Dobrze. W tym momencie możemy sobie przeczytać jakiegoś rodzaju tajne dodatki. Oczywiście część z nich jest fabularyzowana oraz buduje bardzo klimat. Tutaj na przykład mamy pokazane to, w jaki sposób jakiegoś rodzaju plaga się rozprzestrzeniała. No i jaki był sam koniec, czyli możemy z tego wywnioskować, że na przykład w ciągu 5 dnia część była chora, potem część zaczęła umierać, jednak na końcu pozostała część zdrowych osób, tak? Są to prawdopodobnie zapiski związane z tym miejscem oraz jego historią. Aha, właśnie, i żeby tutaj sobie przejść, tutaj były, właśnie, tutaj była zawalona droga. Także musimy zejść na dół do tej katedry. Naprawdę część rzeczy możemy już wyrzucić. No i oczywiście mamy Diary Page, które opowiadają nam również historię tych, którzy byli tutaj przed nami. The true test lies ahead. That's too much at stake. I must survive against all odds. No właśnie. I w tym momencie możecie zobaczyć sobie jak gdyby standardowy początek gry. W tym momencie jak gdyby zaczyna się nasza rozgrywka standardowa, kiedy sobie wznowimy rozgrywkę. Mamy oczywiście dodatkowe książki z pamiętnika. Zwoje identyfikacyjne są dosyć fajne i dosyć potrzebne. Sobie zostawiam te książeczki z pamiętnika. Dlatego, że pozwalają nam odczarować nowe przedmioty. Część z nich jest przeklęta po prostu. I trzeba uważać na to, żeby czasem ich nie założyć niepotrzebnie, dlatego że może się to dla nas okazać negatywne. Zaraz mi się przypomina pasek z Baldur's Gate'a, po którego założeniu zmieniała się płeć naszej postaci. I nie można go było zdjąć. Dobrze, wejdźmy sobie w stealth mode. Czyli poskradajmy się troszeczkę naszą postacią. Ok, w tym momencie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj wampira. Nie widziałam żadnych informacji dotyczących tego. O kurczę, uniknął. Dobrze. W tym momencie użyjemy Against the Odds. Czy ja mam coś w ekwipunku, to może mnie tutaj troszeczkę podreperować.
Mogę sobie napić się wody, wypić chlebek. No nie, no to tak, raczej nie za bardzo. Injuries. Dobrze. Patrzyłem część ran, przy czym nie wiem, to chyba nie daje mi tutaj za dużo. I w tym momencie nie żyję. Jak widzicie, gra nie jest wcale prosta. Wręcz przeciwnie, jest bardzo trudna. Dobrze. I zaczynam oczywiście od tego kawałka, na którym gdzieś tam to się skończyło. Tak samo z wojej identyfikacji. Okej. Strzelimy sobie. O właśnie, na przykład w tym momencie mamy niezidentyfikowany łuk. No i możecie zobaczyć, że pomimo tego lifesteal i percepcja plus 2. Czyli w tym na przykład momencie przy tym podejściu akurat stwierdzam, że przyjemnie byłoby zagrać sobie łucznikiem. Czyli kiedy zdobędziemy poziom, to postaramy się, żeby nasza postać mogła strzelać z łuku. Poziom został znowu wygenerowany. Jak widzicie, jest zupełnie inny. Dobrze, wejdziemy sobie znowu w ten stealth mode. To jest najlepsza metoda, moim zdaniem. Grillowane mięsko. Dobrze. Mamy bandaże. Bardzo pomocne, jeżeli chodzi o zabandażowywanie się po podrapaniu przez jakiegoś rodzaju stworzenia. To oczywiście mamy kontakt z wampirami różnego rodzaju. Ok. Gościu sobie poszedł. Nie wiem, czy chcę walczyć z elitarnym wojownikiem wampirów. Ok. Jak mogliście zobaczyć, on na przykład korzystał z broni, która ma zwiększone zasięg o jedno pole. To prawdopodobnie było jakiegoś rodzaju włócznia albo coś w tym stylu. Musimy uważać, w którym miejscu odpoczywamy. Z jednego prostego powodu. Jeżeli na przykład odpoczywamy w miejscu, które nie jest do końca sprawdzone, to na przykład zza tego korytarza może wyjść potwór, a zaatakować nas, kiedy sobie odpoczywamy. Co też sprawdza się dosyć niefajnie. O, na przykład w tym momencie. W tym momencie znowu sobie odpoczniemy naszą postacią. Potwory oczywiście słyszą tutaj atak, tak jak mogliście zauważyć. To na przykład szła zobaczyć, co się tutaj stało. Dlaczego akurat tak to takie dźwięki stąd dobiegały. Trafiły akurat na nas. Nie, dobra, nic nie robimy. A właśnie, bierzemy i przechodzimy znowu w stealth mode. Dobrze. Dobrze, uważać i rozważnie sprawdzać półeczki ze skarbami. Ok. No jak mogliście zobaczyć, sprytnie to załatwiłem. Czy udało się to sprytnie załatwić? Czasami znajdują się tutaj ukryte pomieszczenia, do których możemy wchodzić. Eleven Mood. Ciekawe. Napoik. Optymista, proszę bardzo. Tylko trochę alkoholu już. Więcej niż jeden. Wykryli mnie? Nie, jeszcze mnie nie wykryli. Dobrze. Dobra, zamkniemy te drzwi. To jest dosyć niebezpieczne. No właśnie, tak myślałem. Okej, okay, gościu też nie wie o naszej obecności. Uff, udało się. Co my tutaj mamy? Dodatkowy pasek. Dosyć fajny w porównaniu do naszego starego. Jakiegoś rodzaju zwłoki z
sprawdźmy okolice, nic się tutaj nie dzieje. Odpocznijmy odrobinę. No i tak naprawdę właśnie w ten sposób to wygląda. Poprzez to, że poziomy są generowane dosyć randomowo, mamy oczywiście prawdopodobieństwo tego, że no niestety, ale nie skończy się to zbyt dobrze, tak jak przynajmniej w moim pierwszym podejściu, gdzie byłem pewny, a na początku przecież nic strasznego się nie stanie. Właśnie stało się. Dobrze. Jak mówiłem, mamy dosyć fajny, magiczny łuk, przy czym jest on po części dziwny, ponieważ mamy tutaj zmniejszenie jakoś. Aha, już wiem dlaczego. Z tego powodu, że ten łuk bierze i jest uszkodzony. Ma tylko i wyłącznie 62 na 100 wytrzymałości, co sprawia, że jest on dosyć wrażliwy. Na dodatek została nam tylko nie jedna strzała. To jest problemem przy łukach oraz broni zasięgowej. No to jest klątwa naziemna, tutaj nie powinniśmy wchodzić. Pamiętam to pomieszczenie u góry z beczkami. Może tam ją dorwiem. Oczywiście każdy z efektów możemy sobie zobaczyć, przeczytać dokładnie. Właśnie o to chodziło. Dobrze. Miałem niby zrobić sobie łuk, ale z łukiem będzie problem, dlatego że nie mamy strzał. Co my tutaj mamy? Dagger. Dobrze. Dagger oraz zgniłe mięso. Spróbujmy zidentyfikować ten nożek. O, proszę bardzo, 4 obrażeń. W porównaniu do mojego miecza trochę gorzej. Strzał i tak już nie mam, więc mogę łuk na razie odstawić na bok. I tak, co my tutaj mamy? Mamy sabotaż. Take down. No właśnie. Armor dual wielding, sabotażysta. Tutaj niby mielibyśmy zmniejszenie szansy na przypalanie. Wytrzymałość. To jest tak, na pewno wziąłbym sobie regenerację, czy tam zasklepywanie ran, tylko sprawa jest taka, że tak naprawdę nie musimy, bo mamy bardzo dużo bandaży akurat przy tym podejściu. Co chyba skieruje mnie w stronę jednak albo tych daggerów, czyli zwiększenie armor piercingu oraz tutaj atak jakiś specjalny. Albo też pójdziemy w te łuki. Z łukami tak naprawdę jeszcze nigdy... nie biegałem, co może być dosyć ciekawe. No dobra, okej, okay, to weźmy sobie łuki. Nie będą łuki tym razem, w tym podejściu. Myślę, że percepcja jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o łuki. Tak, bo tutaj mamy zwiększenie wizji, celności oraz obrażeń, co jest akurat na ataki zasięgowe dosyć ważne. Tylko teraz będziemy musieli zdobyć jakieś strzały. Cost time. Range one target tile. Dobrze, ok, w porządku. Dobra, więc wracamy się do tego pomieszczenia. Ok, znowu znalazłem tego gościa. No przełączenie się teraz tylko na podbutę. Zapomniałem, że on ma większy zasięg. Zamkniemy mu drzwi. Mamy beczułkę, tutaj moglibyśmy go wykiwać. Dobra, ok, uciekamy. Ła. Dobra, udało się, tylko teraz jeszcze przeżyjmy. Nie mamy żadnych tutaj specjalnych ran. Więc tylko i wyłącznie pragnienie, więc po prostu odpoczniemy naszą postacią. Okej, udało się. Jesteśmy lekko głodni.
więc sobie zjemy najgorszej jakości jedzenia, jakie tylko i wyłącznie mamy. Będą chlebki. Zjemy dwa. Chyba dostaliśmy tutaj Great Sworda. Long Sworda dostaliśmy. Dwuręczny, dwuręczny. Jakie mam obrażenia? 8. Dosyć potężny. Dobrze, nie umiem walczyć Great Swordami, ale niech będzie. Szukamy strzału do łuku. I daggerek chyba. Tak, Spell Power Intelligence. Właśnie, miałem odpocząć jeszcze. Póki co będziemy musieli się chronić z Holender. Znowu gościu? Dobra, wypróbujmy mu miecz. Dobrze. Mamy mieczyk. No, chodź gościu. Okej, okay, to było jakieś proste. Właśnie. Potionki. Potionki są dosyć ciekawe. Rage and Flusive Strindies. O, ciekawe. Właśnie, znowu sobie odpoczniemy. Przydałoby się znaleźć w ogóle jakiś pancerz, bo póki co jest dosyć cienko. Akurat z tym. Dobrze. O, Repair Kit. Super. Na pewno do miecza. I do łuku, skoro mamy z niego korzystać. Dobrze. Szukajmy strzału. Strzału nie ma, ale są niezidentyfikowane potiony. Nie pijcie tego. To nie jest śmieszne. Kilkakrotnie wypiłem już tutaj truciznę. Strzał. Super. Ok, także będziemy już teraz mogli zaczynać walkę dosyć fajnie. Strzałą. W ogóle jakieś strasznie fajne rzeczy się tutaj dzieją. Dobrze, nie wiem w ogóle co to jest za Great Sword, także raczej nie będę z niego korzystał. Silny painkiller. Mamy 50% obrażeń. Aha, ale zasypiamy po tym na 15 tur. Fajne. Okej, kolejne strzały do mojego łuku. Także jak widzicie, jednak to eksploratowanie skrzynek tutaj akurat się opłaca. O dziwo, bo wcześniej chodziłem i nic nie było. Kolejna niezidentyfikowana mikstura. Przydałyby się właśnie zwoje identyfikacyjne. Straciłem je na chyba identyfikowanie łuku, jeszcze czegoś tam. Stealth mod. Dobrze, jest włączony. Okej, i zmienimy sobie broń na łuk. Mamy klienta. Dziwne. Chociaż skoro to łucznik, to może go weźmiemy w walce wręcz. Coś się zwiesiło chyba. Nie powinienem móc wchodzić w... Mam złamane żebro. Tu? Okej, udało się. Czym uleczyć złamane żebro, jak nie mamy leków? Zaczniemy trochę. Dobrze, percepcję dalej zwiększamy. O, z umiejętności. Właśnie, teraz nam się powinno przydać medycyna.
szyfra coś nam tam powinna dać. Chociaż nie, no nie mamy akurat ran, które można w taki sposób popatrzeć. Co jest lipką. Dobra. Możemy sobie wypić alkoholu trochę. Popijemy wody i będziemy odpoczywać. Zobaczymy. Dobra. Chyba jednak ból się nieco zwiększa. Jak użyjemy tego? Toksyczność dosyć niezłą. A mamy! Kurczę, było, że naprawa torsu. Aj. Zmarnowałem niepotrzebnie parę przedmiotów. Dobrze. Mamy lekki ból w klacie. 5 strzał zostało. Właśnie chciałem ten wielki mier zidentyfikować. Co to mamy? 9 obrażeń plus 2 zręczności. No na pewno lepsze od tego, co mamy. Dobra, ten idzie do śmieci. Kolejny repair kit. Super. Ok, udało się naprawić. A jak ten miecz? Ok, i miecz też sobie naprawimy. No i super. W ogóle to do niszczenia tych wszystkich bibelotów można wziąć sobie tego. Klub, właśnie, w tym momencie możemy na przykład zrobić dual wielding postać, która będzie dosyć szybko atakować i mocno. O, herbalkowa esencja z ziółek. Okej, mamy przejście na następny poziom. Co my tutaj mamy jeszcze? Painkillik i antivenom. No to proszę bardzo. Dobrze. The tremors become stronger. I'm close, I believe. No właśnie, i w tym momencie już chyba jesteśmy na półmetku. Uch. Super. Szata wędrującego czarodzieja, niezidentyfikowany heł, to tam akurat trudno. Kolejne diary page. Jeżeli chcecie poznać historię, musicie sobie sami zagrać. Gra jest warta. Okej, okay. Nie no, dual winding nie będę robił. Wywalam to. Okej, okay. Dagger też. Chociaż nie, chwila, dagger był magiczny. Tak, dagger był do mocy magicznych, to można z tym. Rzucimy mieczyk, chociaż tak naprawdę mógłbym to wszystko trzymać, ale nie jestem pewny, czy to dobry pomysł. Dobrze. No i zobaczmy, co będzie dalej. Vitality Agility, dobrze. Raczej nie, raczej zostanę przy tamtym. Zmienimy sobie na ten hełm, ponieważ ten niezidentyfikowany pewnie coś mi daje, ale nawet nie wiem co. Zresztą ten jest fajnie wygląda. Czy ja mogę odrobinę odpocząć, żeby mi minął ten ból, czy nie? Dobrze, chwila, zadziałamy coś. Jak użyję tego, to mogę się zradzić. Większe obrażenie. Painkiller Average. No dobra. Okej. Okay. Słaba toksyczność. Nie mam antivenoma, więc teraz będę się męczył z czymś innym. To jest niestety słabe. Okej. Okay. Mamy szkieleta i szkieleta łucznika. Para, tak trochę ciężko.
teraz będziesz jadł, gościu? Aby się uda? Ładnie. Okej, okay. Co dostałem? Obrażenie w głowę. Nie jest fajnie. To nie jest dobrze. No właśnie, stanie w klątwie jest bez sensu. Dobra, w tym momencie oczywiście już jest chyba ponad pół godziny, także mogliście zobaczyć mniej więcej, o co chodzi. Sami spróbujcie, sami sprawdźcie. No i tak naprawdę powiedzcie, jakie są wasze wrażenia, ponieważ mi się bardzo podoba i na pewno zrobię jeszcze materiał z tego, jaki mam build końcowy, jak walczę z bossem w kilku różnych ustawieniach. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Cześć!